Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, będzie ten materiał o Bugu, który właśnie został usunięty i będzie ten materiał o tym, dlaczego ja usunąłem swój film, bo przez chwilę pojawił on się na kanale, także pojawiło się sporo teorii spiskowych, które ja lubię nawet. <z>, Z tej okazji mam nadzieję, że to wyjaśnienie Was usatysfakcjonuje. No, ponieważ oglądacie mój kanał, więc jestem zobowiązany, żeby wyjaśnić dokładnie, dlaczego konkretny film na moim kanale był usunięty. Eee, dobra, od początku, słuchajcie, od kilku dni, właściwie chyba dwa dni, było wiadomo, iż e, Wargaming dał ciała i w grze znajduje się Bug. Bug powodował, iż, e, robiąc jednoosobowy Pluton, mieliśmy ogromną szansę. Nie była ona stuprocentowa, ponieważ ja to sprawdziłem, nie była stuprocentowa, ale była ogromna szansa, że będziemy losowani na topie, czyli tak średnio na. 10 bitew na 100%, 9 byliśmy na topie. Bitwy topowe były jednotierowe, z tego co ja sprawdziłem, czyli braliście szóstkę do plutonu jednoosobowego, robicie pluton, bierzecie czołg szóstego poziomu, startujecie bitwę, nie zapraszacie już nikogo do tego plutonu, losuje was na same szóstki. Bierzecie siódemkę, losuje was na same siódemki i tak dalej i tak dalej. Czasami zdarzało się inaczej, ale e, coś takiego miało miejsce. I teraz tak. Najaw to wyszło chyba z 2 dni temu. Oczywiście ja zrobiłem o tym film i wrzuciłem na YouTube. Natomiast moi drodzy, e, trzeba wam wiedzieć, że wykorzystanie tego exploita, bo to chyba, nie wiem, tak można nazwać, o ile dobrze rozumiem to pojęcie, no, jest nie w porządku w stosunku do innych graczy i prawdopodobnie, gdyby WG chciało, mogłoby wszystkim dać bana, w tym mi, ponieważ ja rozegrałem 10 bitew. No, nie chciałem dawać niesprawdzonych informacji. Czasami pojawiają się jakieś niesprawdzone informacje u mnie na kanale, no, ale tutaj mogłem to sprawdzić, więc rozegrałem 10 bitew i potwierdziło się, że grając w ten sposób, losujemy. Jesteśmy losowani na topie. Natomiast w momencie, właściwie krótko po tym, jak wrzuciłem ten film na YouTube, pojawiła się informacja od jednego z pracowników Wargamingu, że o tym bagu wiedzą, w tym momencie go naprawiają i bardzo nas proszą, aby nie robić żadnych filmów na ten temat i nie udostępniać żadnych informacji graczom, ponieważ zaburza to ogólny balans. I moi drodzy, pojawiły się oczywiście, jak usunąłem film, spekulacje, że WG usunęło mi ten film, albo że WG kazało usunąć mi ten film. To nie jest tak. Zostaliśmy o to wszyscy community kontrybutorzy, czyli zarówno ci prowadzący kanały na YouTubie, jak i posiadający blogi, poproszeni o to, żeby usunąć. Więc, <laughs> no dlaczego miałbym robić na złość? Zwłaszcza, że to nie byłoby zrobienie na złość Wargamingowi, bo Wargaming ma to gdzieś. no Był Bóg, został usunięty i jest spoko. Tylko byłoby to na złość wszystkim innym graczom. I tak ta informacja się rozeszła, bo na przykład u Dominie to. U Domina, przepraszam, cały czas to e, wisiało. Ponieważ on. No, z Dominem nie ma za bardzo kontaktu. On sobie prowadzi tego bloga e, i tak dalej. Ten film, który zrobiłem, zresztą będzie pod koniec tego materiału. Także zobaczcie, jak on w ogóle wyglądał. A dlaczego zamieszczając ten film i powodując, że coraz więcej osób grałoby w ten sposób, robiłbym na złość innym graczom, a nie Wargamingowi. Bardzo prosty, bardzo prosta jest tego przyczyna. Otóż osoby, które o tym nie wiedziały, były bardzo często losowane na dole stawki. I jeżeli tak naprawdę rozpowszechnilibyśmy, wystarczy wśród Polaków, bo Polaków bardzo dużo gra, informację, że coś takiego ma miejsce, <gry> No, to osoby, które o tym nie wiedzą, a jest cała rzesza graczy, którzy mają gdzieś kanały na YouTube, jakieś strony wargamingu, blogi i tak dalej, oni po prostu sobie uruchamiają wieczorkiem grę i grają, yy, byłyby bardzo stratne. I tak te losowania były bardzo, bardzo kiepskie, bo jednak ta informacja się rozeszła i mnóstwo graczy w plutonach takich jednoosobowych grało. Co prawda trwało to tylko dwa dni, ale już można było. Yy, no, Mieć jakieś pojęcie o tym, jak takie bitwy wyglądają. Zresztą ja mogę to potwierdzić, moi drodzy. Przygotowuję, to miała być niespodzianka przygotowuję dosyć obszerny materiał o nowym matchmakerze. Jak rozkładają się konkretne tiery w bitwach, to wiemy. Natomiast chcę sprawdzić, jak się to rozkłada, jeżeli chodzi o losowanie. Czy rzeczywiście się to sprawdza i w jakim stopniu się to sprawdza, że jeżeli kilka razy jesteśmy losowani na dole, to później będziemy na 100% na górze. Jak to procentowo się mniej więcej rozkłada? I zdecydowałem, że żeby to sprawdzić, zrobię. 30 bitew na szóstkach z normalnym matchmakingiem, 30 na siódemkach z preferencyjnym, 30 na siódemkach z normalnym, również na ósemkach będzie 30 bitew z normalnym i jeszcze dodatkowo około 50, bo tutaj większa próba jest potrzebna, około 50 bitew na dziewiątkach. Wszystko będzie ładnie opisane w tabelce, tutaj początek tego był, jak się okazało, zupełnie niepotrzebnie zacząłem, ponieważ no, już wtedy działał ten Bóg. I jak to się ma? Otóż do 20. bitwy wiedziało o tym mało ludzi, prawie nikt o tym nie wie, znaczy no, za granicą pojawił się filmik jednego gościa i ci, którzy ten filmik zobaczyli, no to pewnie wieś, wieści rozpuścili. Tak mnie losowało. To jest te do 20 bitwy. Właściwie do 19 tutaj. Czyli jak widzicie, na początku same ósemki. Raz się zdarzyło szóstka w top 3 być. Później były siódemki top, top 3. I później już cały czas ósemki, ósemki. Raz zdarzyło się, że byłem na topie. Później o dziwo były aż cztery bitwy. Prawie, że pod rząd, bo tu przeplatane ósemkami, ale były aż cztery bitwy tak zwane jednotierowe na szóstki, byłem na topie, ale co się stało właśnie w ten dzień, kiedy informacja została, że tak powiem, szerzej udostępniona? Otóż rano wstałem i postanowiłem godzinkę sobie pograć, żeby dopełnić po prostu do 30 bitew. Tu jak widzicie nie dopełniłem, bo tu się zaczyna chyba od, 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 od yy, piątki, nie dopełniłem, bo widziałem, że już nie ma sensu, widziałem, że coś jest nie tak. Otóż zaczęło mnie tak losować, to są moje bitwy rozegrane tego ranka, kiedy ludzie się dowiedzieli o bagu. Więc grając szóstką, cały czas losowało mnie na ósemki, siódemki, ósemki, 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 siódemki, ósemki, ósemki. Zero bitew na topie. Dlatego, że w to wszystko zostało po prostu zaburzone. No i teraz wiem, że to, co tutaj już zapisałem, do niczego się nie nadaje, trzeba to zrobić od nowa, Bóg został naprawiony. Teraz o samym bugu, czyli losowanie na bitwę jednotierową, tak zwane losowanie plus minus zero, prawda? Czyli bierzemy szóstkę, jedziemy z samymi szóstkami. Moi drodzy, na krótką metę rzeczywiście wydaje się, że to jest coś fantastycznego kurczę, jesteśmy zawsze na topie, mamy czołgi swojego tieru i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no w takich bitwach, powiem Wam tak, po około piątej bitwie już mi coś nie grało. Rozegrałem 10 bitew w ten sposób, żeby to sprawdzić. 9 razy z tych bitew byłem losowany na topie. I po piątej bitwie losowanej na topie już coś mi nie grało. Szósta, siódma, ósma, po dziewiątej była już znudzenie. Dlaczego? Za każdym razem wiedziałem, co będzie w przeciwnym teamie i w moim. Oczywiście tych czołgów na szóstkach trochę jest, one się zmieniają, natomiast wchodząc do bitwy, już klikając start bitwa, wiedziałem, że w przeciwnym teamie będzie jeden lub dwa KW-2, będzie jeden lub trzy yy, czołgi OI i tak dalej, i tak dalej. Miałem stuprocentową pewność, gdzie pojadę, to jakie czołgi tam będą. I... Wydaje mi się, mam ogromną nadzieję, że nigdy Wargaming nie zrobi matchmakingu plus minus zero w tej grze. Bo to by zabiło ją, to by znudziło się konkretnie po nie wiem, po iluś tam bitwach. Jeżeli non-stop jesteśmy losowani na te same tiery, na te same czołgi, ponieważ w normalnej bitwie, jeżeli jest plus 2, na przykład, e, czyli no nie wiem, losuje nas szóstką na ósemki Oczywiście możemy zgrzytać zębami No są te trzy ósemki Trudno ugryźć, wiadomo, mocne czołgi Ale Później mamy taką bitwę Że jesteśmy na szóstkach Czy też na W top 3 na szóstkach Losuje nas na piątki Losuje nas nawet rzadko, ale losuje nas na czwórki Dzięki temu mamy frajdę Jeżeli Nie powiedzie nam się bitwa To tylko nasza jest to wina prawda? Dużo od nas zależy w tej bitwie. Jesteśmy top 3, więc naprawdę te 3 czołgi topowe mogą bitwę wygrać, ale równie dobrze ginąc mogą przegrać, dlatego na dłuższą metę uważam, że to było kiepskie. Wolałbym, żeby coś takiego wprowadzono gdzieś na piaskownicy, żebyśmy to mogli potestować. No, wprowadzono nieopatrznie, chociaż cholera ich wie, może to na przykład celowo było zrobione, że chcieli sprawdzić. No, nie dowiemy się tego, absolutnie. Oficjalna wersja Wargamingu jest taka, że Bóg się pojawił. Nie wiedzieli o tym. Prawdopodobnie przypadkiem ktoś yy, grał w Plutonie z kolegą. Ten kolega gdzieś tam uciekł. No i co? Yy, już nie likwidowało tego Plutonu i się zdziwił, że następne bitwy ma cały czas na topie. I pewnie skojarzył fakty. Gdyby ktoś tak nie zrobił, to do tej pory byśmy nie wiedzieli o co chodzi. A osoby w jednoosobowych plutonach, no, bezwiednie, cały czas byłyby losowane na topie i matchmaking byłby zaburzany. Jest tak, jak tutaj już Domin napisał, Bóg usunięty. Nie można już tak robić. Matchmaking wrócił do normy. Także mam nadzieję, że to wyjaśnienie was satysfakcjonuje. Ja już mówiłem o tym wielokrotnie, ale ponieważ często są nowi widzowie na kanale, to powtórzę jeszcze raz: WG tak naprawdę wpływ na nasze kanały, czyli kanały Community Kontrybutorów, ma tylko i wyłącznie w jednej kwestii w kwestii piaskownicy. Piaskownica jest takim. Też uważam, że to jest kiepskie tam, ale jest takim serwerem, jakimś, no nie wiem, newralgicznym, yy, jakimś takim miękkim, podatnym, podobno na opinię graczy, że sprawdzają nasze materiały. Znaczy, ja uważam, że oni to tam nie sądzę, żeby to sprawdzali. Ale dobra, oficjalnie musimy wysyłać, mamy taką stronkę tam wysyłamy do. Aprobaty. Jeżeli z, y, oni aprobują, jeżeli zgadzają się, wtedy my dopiero możemy materiał z piaskownicy na y, stronkę wrzucić. Oficjalnie jest to tak zrobione, że jakby ktoś z nas prawdopodobnie pojechał potężnie po tej piaskownicy, no to negatywnie by się to odbiło wśród, y, y, wśród graczy. Aczkolwiek, jak wiecie. To ja na przykład wszystkie negatywne swoje opinie o piaskownicy wyrażam poza piaskownicą. Po prostu robię materiał jakiś taki jak ten i mówię, że na piaskownicy to jest złe, to jest złe, to jest złe i to jest złe. I absolutnie nikt do tego materiału nic nie ma. Eee, także tylko tam gdzie jest gameplay z piaskownicy, to musimy, musimy zabiegać o aprobatę Wargamingu. Natomiast każdy inny materiał, który Dobra, telefon, więc yy, nie pamiętam <noise> zawsze mnie rozproszę, nie pamiętam o czym mówiłem, ale prawdopodobnie o tym co Wargaming może nam kazać, a co nie. Więc krótko i zwięźle może tylko nam kazać cokolwiek związane jest z piaskownicą. Każdy inny materiał, jeżeli jest usuwany z naszych kanałów, jest to robiony z naszej, czyli community kontrybutorów woli. Oni mogą nas prosić o to, my możemy się do tego dostosować, albo nie. Natomiast w tym przypadku ja uważałem, że robienie na złość wargamingowi i informowanie wszystkich o tym bagu jest po prostu złe dla gry i dla tych graczy, którzy się o tym nie dowiedzą. I to tyle. A teraz będziecie mieli materiał, który usunąłem. Nic jakiegoś straszliwego tam nie ma. Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, moi drodzy, pojawiła się informacja o całkiem dużym bugu. Okazuje się, iż jest sposób, ten matchmaker, który teraz wszedł, umożliwia takie losowanie takie wchodzenie do bitwy, żeby cały czas być na topie. Ja to sprawdziłem, działa to. Wystarczy wziąć. Nikogo do Plutonu, czyli tworzymy Pluton, nikogo do niego nie zapraszamy i sami, będąc w tym Plutonie, startujemy bitwę. I za każdym razem losuje nas na topie. To znaczy, nie jesteśmy losowani na czołgi mniejsze, a przynajmniej ja tak nie miałem, tylko cały czas na ten sam tier, który, no, który właściwie, na którym gramy. Czyli jeżeli wystartujemy szóstką, to cały czas będzie nas rzucało tylko i wyłącznie na szóstki. Jeżeli siódemką, to cały czas na siódemki, ósemką na ósemki, i tak dalej, i tak dalej. Od razu wam powiem, że mam nadzieję, iż nigdy do wota coś takiego nie wejdzie, czyli bitwy jednotierowe, bo takie powtarzalne cały czas bitwy jednotierowe są tak monotonne, że szok. Co prawda, no nie wiem, może to działa też tak, że jesteśmy jedną z kilku tylko trójek, na przykład, jeżeli weźmiemy sobie czołg trzeciego poziomu. Aczkolwiek ja tego nie doświadczyłem. Za każdym razem, jak wchodziłem do bitwy w Plutonie, w którym nikogo nie było oprócz mnie, no to losowało mnie na dokładnie takie czołgi, które, którym właśnie startowałem. Czyli. Mając siódemkę, nigdy nie widziałem ósemki, dziewiątki, ale także nigdy nie widziałem szóstki i piątki. Mając dziewiątkę, nigdy nie rzuciło mnie na dychy, ale też nigdy nie widziałem w bitwie ósemki albo siódemki. Strasznie monotonne to jest. Oczywiście tego typu błędy w grze, bugi, bagi, nie wiem, jak to tam mówić, to nie jest to samo co cheaty, czyli jakieś tam wspomagacze. Tutaj nic, że tak powiem, nas nie wspomaga, tylko to, że mamy losowanie na taki sam tier, jak, jakim my jesteśmy. Ogólnie nuda niesamowita, jak dla mnie, ciągle wiadomo, na jakie czołgi nas wylosuje. Przed bitwą już właściwie można zaklepać, jakie czołgi będą w przeciwnika teamie, jakie czołgi będą w naszym teamie. Dla mnie kiepscizna. Pamiętajcie też, ponieważ dotrze do Was z różnych źródeł ta informacja, ten film robię też po to, żeby Was przestrzec. Otóż, wykorzystywanie tego typu błędów w World of Tanks jest zakazane. Innymi słowy, nie zdziwcie się, jeżeli to będziecie stosować i po prostu dostaniecie bana. Najlepiej tego nie wykorzystywać. Jest to niedozwolone. Pamiętajcie o tym. W tym momencie prawdopodobnie WG już doskonale o tym wie i opracowują jakąś tam mini łatkę, mini patch. Ale kiedy to wejdzie, właściwie to można zerknąć na stronę WOTA. Może już jest jakaś informacja. Oj, to nie to. Ha, piaskownica, porady, parada wojskowa, czerwcowa oferta. Nie, niestety nic o tym nie ma, żadnego komunikatu. No, ale trzeba liczyć się z tym, iż to zostanie ukrócone. Także raz jeszcze powtarzam odradzam, absolutnie kategorycznie odradzam stosowanie tej metody do, no, podczas grania. To tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.